Planujecie założenie stowarzyszenia? Zastanawiacie się, jaka jest różnica między stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym? Wyjaśniamy. NGO pyta, NGO.pl odpowiada. Jaka jest różnica między stowarzyszeniem zwykłym a stowarzyszeniem rejestrowym? Ile osób może założyć stowarzyszenie rejestrowe? Minimum 7. A stowarzyszenie zwykłe? Minimum 3. W jaki sposób rejestruje się stowarzyszenie rejestrowe? Wpisem do KRS we właściwym oddziale. W jaki sposób rejestruje się stowarzyszenie zwykłe? Wpisem do ewidencji stowarzyszeń zwykłych we właściwym starostwie. Jakie są obowiązkowe władze? W stowarzyszeniu rejestrowym jest to walne zebranie członków, zarząd oraz organ nadzoru wewnętrznego, komisja rewizyjna. W stowarzyszeniu zwykłym obowiązkowe władze to przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub zarząd. Można również wybrać organ nadzoru wewnętrznego, ale jest on nieobowiązkowy. Czy możliwa jest sprzedaż, działalność odpłatna i gospodarcza? W stowarzyszeniu rejestrowym tak, jest możliwa. W stowarzyszeniu zwykłym nie jest możliwa. Czy możliwe są oddziały terenowe? W stowarzyszeniu rejestrowym tak, możemy mieć oddziały. W stowarzyszeniu zwykłym nie. Co łączy stowarzyszenie zwykłe i stowarzyszenie rejestrowe? Nadzór starosty. Obowiązkowa sprawozdawczość i księgowość. Możliwość zatrudniania pracowników i pracowniczek. Zbieranie składek członkowskich. Ubieganie się o dotacje, przyjmowanie darowizn, organizowanie zbiórek publicznych. Ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego po spełnieniu odpowiednich warunków. Zdolność sądowa. Stowarzyszenie może pozywać i być pozywane. I to już wszystko. Dziękujemy Wam za uwagę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał.